W tym moim odcinku dzisiaj pokażę Wam, jak się przeprowadza renowację takiego oto fajnego stoliczka starego. Fajne manuszki. Oczywiście tutaj trzeba będzie wymienić blat. Już jest ten w bardzo złym stanie. Nóżki są w miarę dobrym. I pierwszą czynność, jakąś będę robić, to będę zdrapywać stary lakier, farbę do drewna, żeby uzyskać ładny efekt drewna. Nie wiem w sumie jeszcze z jakiego to jest, no ale jak zdrapię, to na pewno się okaże. Kolejnym etapem będzie przeszlifowanie na pewno lekkie i mocniejsze oraz nałożenie jakiegoś lakieru, co pokażę Wam w kolejnych moich odcinkach. Więc do zobaczenia do kolei w mojej serii, jak odnowić stary stolik. Oj, teraz skoro wiem, wszystkie warstwy farby. Po usunięciu całej farby trzeba powiedzmy przeszlifować bardzo dokładnie, tak żeby była ona w miarę gładka przed nałożeniem farby. Następnym etapem odnawiania mebla będę malować taką oto farbą kredową marki Jäger. Po dokładnym wymieszaniu otwieramy farbę i zaraz bierzemy się do malowania. Tak się prezentuje ta farba. Jest bardzo gęsta. I zaraz się przeniesiemy na stolik. Teraz będziemy malować tą kredens farba się świetnie nanosi, jest bardzo gęsta, więc aż tak dużej nie potrzeba. Oczywiście już nie będę Wam pokazywać, jak maluję cały stolik, bo to już będzie za dużo czasu. Jeszcze tutaj troszeczkę nogi skubniemy. Pokażę Wam na końcu efekt pomalowania. Końcowy malowanie tu farbą kredową. Wyszedł bardzo ładnie. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak do niego dorobiłem nowy blat. Wstawiłem i wtedy cały efekt. A w tym możecie się cieszyć ładnym kolorem lenu. Prawie jak na zdjęciu. Jeszcze tutaj rzut oka jak ładnie pokryło. Zapraszam do komentowania oraz oglądania moich kolejnych odcinków oraz poprzednich. Do zobaczenia.